Świetna książka dla maluchów zainteresowanych literami, dla początkujących czytelników, dla przedszkolaków generalnie, chociaż myślę, że nawet dwuletki znajdą tutaj coś dla siebie. Cztery sekrety poznania liter i nut. Szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłam tę książkę gdzieś tam w internecie, to pomyślałam sobie, że nie, ona nie będzie jakaś taka powalająca. I nawet jak ona przyszła do mnie, a przyszła już jakiś czas temu z wydawnictwa, trochę ją tak odkładałam na bok i nie chciałam się do niej jakoś szczególnie zabrać. Nie wiem dlaczego, natomiast jak już zajrzałam, to się w niej zakochałam. Dlaczego? Już Wam mówię. Dlatego, że tutaj jest mnóstwo książek, które uczą, jak się uczyć liter, prawda? Jak te litery wyglądają, jakieś te litery mają przygody i tak dalej. Natomiast mało która książka opowiada o tym, skąd się w ogóle wzięły te litery, czym one są symbolami, jak można je odczytywać i co z nich można wyczarować. To jest takie mocno naukowe podejście do liter, natomiast nie ma w tym niczego naukowego, jeżeli chodzi o samą opowieść, treść, która tutaj się toczy. Jest dużo rymów, co też jest świetne, ale zobaczcie, początek jest taki, że mamy cały alfabet. Bardzo pomocna, przydatna ściąga, bo dziecko może sobie zerkać i próbować rysować. Sami pewnie wiecie, że jeżeli macie dziecko w takim wieku, kiedy interesuje się wyglądem liter, to po prostu lubi kopiować. Czasami dzieci proszą, napisz mi mamo Ania albo moje imię i wtedy po prostu kopiują jeszcze do końca, nie wiedząc jak się nazywają poszczególne litery. I tutaj właśnie mamy opowieść o tym, że dziecko obserwuje, że ludzie z jakiegoś powodu bardzo lubią czytać i dziecko zastanawia się skąd, jak, jakim cudem to tak właśnie jest i gdzie kryje się tajemnica. I te tajemnice odkrywamy tutaj powoli i dostajemy takie informacje, że litery to są tylko znaki, które w różnych krajach, w różnych miejscach na świecie wyglądają zupełnie inaczej, albo przynajmniej trochę inaczej niż te nasze polskie litery. To też jest fascynujący fakt dla takiego przedszkolaka, ciekawskiego przedszkolaka. Oprócz tego, że mamy literę, która jest napisana, ona jeszcze ma jakiś dźwięk i wtedy zamienia się w głoskę, prawda? I tych głosek podczas zabaw najróżniejszych też można szukać gdzieś tam podczas zabaw dźwiękowych, na jaką głoskę zaczyna się dany wyraz i tak dalej. No tutaj jest mnóstwo takiej inspiracji, jeżeli chodzi o zabawy językowe i świetnie. Jest też język zwierząt. Jeżeli pies szczeka, to my to szczekanie, ten dźwięk hał-hał, potrafimy jakoś napisać. Jest to po prostu fascynujące, że to są takie kody, takie tak naprawdę szyfry, które trochę tropimy. I właśnie, jeżeli macie dziecko, które nie do końca jest zainteresowane tym, żeby się uczyć tych liter, a nie wiem, chodzi do szkoły, już jest czas, żeby gdzieś tam właśnie zaciekawić, macie jakieś przymus, bo jest to pierwszak i to nauka czytania jest jasne, że w pierwszej klasie jest, spróbujcie z tą książką, spróbujcie podejść do tego jak do tropienia ciekawostek, jak do opowiadania o literach, jak o symbolach, o czymś, co można zaszyfrować i odszyfrować. I dokładnie na tej samej zasadzie, bo przecież to jest podobna zasada, rozmawiamy o nutach, bo nuty są zapisem graficznym jakiegoś dźwięku. Więc to też jest do wytropienia i do zastanowienia się, jaki to jest język ten nutowy, czy on jest międzynarodowy, czy nie. I nauka nut nie jest wcale taka trudna. Ta podstawowa gama to jest świetne narzędzie pracy z głosem, z dźwiękami, więc jeżeli tylko macie ochotę na takie trochę inne, szczerze mówiąc, podejście do zerknięcia na litery jako symbole i na nuty jako symbole, to ta książka naprawdę wciąga, fascynuje po prostu.